dalej ciągnie opowieść o swoim przyjacielu, Piotrze Rydlu, tak, nasz przyjaciel. Od tego domku się tutaj wszystko zaczęło. 20 lat temu jest? Tak. To jest wóz Drzymały, tak? To jest pierwszy dom, jak Piotr wrócił z Norwegii. Rydel wraca do kraju i tak mieszka tutaj, tak? Tak, tutaj mieszka z tym. I to nie jest XIX wiek, to jest wiek XX. Koniec XX wieku. To są lata 90. A to są głazy narzutowe, które tutaj zebrał. Też, tak? Mhm. I co się dzieje? Poświęcenie kapliczki, tak? Ja myślę, że to trzeba było pokazać. Dobrze, to pokazuję. Proszę opowiadać. Ja nic nie wiem, bo to jest nowa kapliczka. No. W tej kapliczce jest święty Wojciech, jak się domyślamy, jest Matka Boska i ją zrobił pan Rydel. I teraz tak. Chciałem to teraz, naprawdę. Nie, bo wiemy, wiesz. Zachęcała do pewnej refleksji nad sprawą ducha i żeby też pomagała w pielęgnowaniu tych i tradycji naszych polskich, tych naszych lubawskich tutaj, ale też katolickich, chrześcijańskich. Jako katolicy powinniśmy być dumni z tego, że jesteśmy wierzący. I powinniśmy, ja też jako ksiądz to mówię, czasem mi się wydaje, że my się trochę wstydzimy naszej wiary, a niektórzy to żyją tak, jakby czuli się skrzywdzeni tym, że ich ochrzcili. Nie? A my powinniśmy być dumni i powinniśmy tą wiarą się dzielić się i nie wstydzić. I niech to miejsce też do takiej postawy zachęca. Pobłogosławimy teraz to miejsce. Mam nadzieję, że będziemy się potem tu na majowym takim chętnie też przyjadę. Nie wiem, co na to miejscowy proboszcz, ale... Też. To jest dobra myśl. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Boże, nie bój się. Módlmy się. Panie Boże, Ty dajesz dar wiary jako największy skarb na ziemi dla ludzkiego życia. Dziękujemy Ci za wiarę naszych przodków. Dziękujemy Ci za wiarę nam przekazaną. I prosimy Cię, pobłogosław tę kaplicę. Spraw, byśmy gromadząc się przy niej zawsze z radością przeżywali skarb wiary i nim się dzielili, a kiedyś zasłużyli na owoce wiary, które obiecałeś nam w życiu wiecznym. Amen. Amen. Matko Boża Lipska, módl się za nas. Święty Biskupie Chrystianie, wszyscy nasi patronowie, których imiona nosimy od chrztu i bierzmowania, módlcie się za nami. Na robadze już chętnie. Dobrze. Zapach. To teraz co? Na rosół. Tak jak gospodyni ogłaszała. Na antresolę, na półpiętro. Każdy dzień.